Krystian do służby stawił się kilka minut po ósmej. Przebrał się w mundur i pojechał złożyć ślubowanie. Ślubuję. Być dobrym policjantem. Ku chwale ojczyzny. O takiej drodze kariery marzy chyba każdy policjant. Tuż po zaprzysiężeniu Krystian zasiadł za biurkiem dowódcy i podpisał rozkazy. Na podstawie twojego podpisu. Będą wiedzieć, gdzie mają jechać i co mają robić. Jak na fachowca przystało, świeżo upieczony dowódca przejrzał podległe mu kadry, skontrolował wyposażenie policyjnych komandosów i dowodził ćwiczeniami oddziałów prewencji. Naprzód! Krystian miał także okazję zaprawić się w boju. Asystował bowiem w patrolu, który zatrzymał złodzieja. Młody policjant osobiście założył kajdanki. Podaj rękę! Zatrzymanego złodzieja trzeba wszak przesłuchać. Dlatego po akcji Krystian pojechał do komisariatu na Gdańskiej Oruni. Tam również zobaczył dyżurkę, połączył się z policjantami patrolującymi miasto, zobaczył stanowisko monitoringu, zobaczył także niebieski pokój, poznał, na czym polega praca z wykorzystaniem lustra weneckiego. Nic dziwnego, że po takim przeszkoleniu młody policjant wiedział wszystko. Na przykład jak włączyć sygnał i światła błyskowe w radiowozie. Trzeba przykręcić guzik. I co zrobić z zatrzymanym złodziejem? Jak jeszcze łapie będzie, to co jeśli mu założę kajdanki? Pomorscy policjanci przygotowywali się do spotkania z Krystianem od tygodnia. Dlatego, że wielu policjantów wzięło udział w realizacji tego marzenia. Byli to policjanci z oddziału prewencji policji, antyterroryści oraz policjanci z komisariatu, zarówno operacyjni, jak i ci pracujący w patrolu i w samym komisariacie. O pomoc w spełnieniu marzenia chłopca zwróciła się do pomorskiej policji Fundacja Trzeba Marzyć. Nie był to zatem pierwszy tak młody policjant w pomorskim garnizonie. Mamy nadzieję, że za kilka lat zagości w szeregach policji na dłużej, czego z całego serca wszyscy mu życzymy.